Maciej wolny witam ponownie w porannym programie telewizji w polsce.pl. Drodzy Państwo! Powoli odchodzą od nas świadkowie wstrząsającej historii. Polski powoli odchodzą od nas ci. Którzy oddali swoje życie i poświęcili swoje życie w imię wolnej ojczyzny, w imię wolności nas wszystkich. Razem ze mną w studiu jest Jan Józef Kasprzyk, SN, urzę szef Urzędu ds. Kombatantów i, kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzień dobry, panie Dzień dobry, Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No właśnie, odchodzą powoli od nas świadkowie tych wstrząsających e, wydarzeń historycznych w naszym kraju. Odchodzą i to jest taki czas, można powiedzieć, e, bardzo dziwny. Z jednej strony mamy szczęście, że jeszcze możemy się z tymi osobami spotkać, posłuchać ich na żywo, przebywać z nimi, z drugiej strony jesteśmy świadkami tego, że właśnie powoli nas opuszczają i odchodzą do domu pana. No jesteśmy tym szczęśliwym pokoleniem, które może jeszcze obcować i obcuje z tymi, którzy są bohaterami naszej wolności, z żołnierzami Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych tymi, którzy nie wahali się w czasie największej próby oddać. Wszystko dla Polski, dla wspólnoty, którą ojczyzną nazywamy. W tym roku odeszło ich bardzo wielu. Przypomnę trzy nazwiska, które szczególnie dla mnie są bliskie. To generał Janusz Brochwicz-Lewiński, Gryf, to pani Hanna Szczepanowska, czy wreszcie w ostatnich dniach Kazimierz Piechowski, którego pogrzeb jutro odbędzie się na Pomorzu. To postaci, które nie zadawały pytań po co, za ile, dlaczego, tylko zawsze poświęcały swoje zdrowie, swoje życie. Abyśmy byli wolni, aby Polska była niepodległa. Ale mówię, mamy to szczęście, że są jeszcze wśród nas. To jest rzecz, którą musimy wykorzystać i to apel szczególnie do młodego pokolenia, aby pamiętało o bohaterach, spotykało się z nimi, aby utrwalało, archiwizowało ich relacje, ich wspomnienia, ale przede wszystkim, aby wsłuchiwali się w testament, który jeszcze za życia oni wypowiadają. To jest ten testament chociażby pani Hanny Szczepanowskiej, zmarłej w tym roku odbudować ducha narodu, odbudować cały kodeks wartości, które tworzyły drugą Rzeczpospolitą i które powinny tworzyć Rzeczpospolitą współczesną. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych wspiera zresztą też takie działania. Mamy programy operacyjne, które wspierają na przykład utrwalanie w formie notacji filmowych, relacje świadków historii, biologia Opatrzność jest nieubłagana. Wiadomo, że te osoby niedługo odejdą na wieczną wartę. Ale póki są z nami, wykorzystajmy ten moment. Bądźmy z nimi po to, żeby tworzyć więź pokoleń. I aby mogli nam przekazać swoją historię. Zresztą oni to czynią niezwykle, niezwykle chętnie. Dla nas na przykład niezwykle bolesna jest informacja, że z uczestników naszej pielgrzymki na Monte Cassino, organizowanej w maju, już po dwóch czy trzech tygodniach odeszli ci, którzy jeszcze w niej uczestniczyli, że to był ostatni moment, kiedy mogli być na grobie swoich kolegów. To jest rzecz oczywista, tego nie zmienimy, ale wykorzystujmy moment, w którym są jeszcze z nami. I mogą nam dawać żywy przykład tego, jak kochać Polskę. Wspomniał pan minister Kazimierza Piechowskiego, żołnierza armii krajowej, więźnia stalinowskiego i też osoby, która dokonała spektakularnej ucieczki z Auschwitz. No to postać niezwykła. To postać, o której powinien zostać nakręcony dobry film fabularny sensacyjny film fabularny. To uczestnik kampanii wrześniowej, który potem, próbując przedostać się na zachód do wojska polskiego tworzonego we Francji został ujęty przez Niemców, znalazł się w Auschwitz. Tam zresztą blisko współpracował z rotmistrzem Witoldem Pileckim, którego też warto przywołać w tym kontekście wielkiego bohaterstwa i wielkiego poświęcenia. I wreszcie dokonał brawurowej ucieczki z Auschwitz, przebierając się w mundur SS-mański wraz ze swoimi dwoma towarzyszami. Przedostał się poza obóz i włączył w struktury polskiego państwa podziemnego, walcząc niezwykle dzielnie z niemieckim okupantem. To zresztą jeden z ostatnich żyjących. Więźniów obozu Auschwitz. Postać niezwykła, postać, która wymaga szczególnego upamiętnienia. Jutro będziemy go żegnać, natomiast książki, filmy o nim powinny trafić do każdego domu, do każdego ogniska domowego do każdego młodego człowieka, żeby pokazać, że warto nawet w chwilach największej próby być dzielnym i odważnym. Ja właśnie z ust pana Kazimierza Pichowskiego usłyszałem tą historię, kiedy byłem w kinie na obrazie Dwie Korony, który niedawno w naszych polskich kinach był właśnie tam ta historia ucieczki z Auschwitz również była poruszona i stwierdziłem sobie to jest kolejna opowieść, kolejna historia właśnie na świetny film fabularny. Dlaczego jeszcze my Polacy nie zdecydowaliśmy się z tak bogatej puli tutaj różnych opowieści, prawdziwych opowieści z życia wziętych naszych bohaterów, zrobić porządnego filmu nie tylko dla publiczności w Polsce, ale również za granicą? Nadrabiamy te zaległości i czyni to m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powstaje teraz wielki film o Legionach Józefa Piłsudskiego, który... Miejmy nadzieję wejdzie w życie, wejdzie na ekrany w 1918 albo 1919 roku na samym początku. Tych historii jest niezwykle wiele. Tutaj mamy ogromne, ogromne zaległości, które nadrabiać musimy. My z kolei jako Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dofinansowujemy produkcję filmów dokumentalnych, które często mają wątek fabularyzowany. No nie mamy aż takiego budżetu, który mógłby sfinansować mm, dobry, duży film fabularny. Ale to czynić trzeba, to czynić należy. Po to, aby opowiedzieć historie niezmyślone, to są historie prawdziwe, to są historie, które przez swój autentyzm przemówią do młodego pokolenia, przemówią być może również do opinii światowej. To jest też niezwykle ważne, żeby pokazać, że Polska była tym krajem, gdzie w sposób niezwykle heroiczny walczyło się z najeźdźcą. Gdzie poświęcało się swoje zdrowie i życie dla wspólnoty nie tylko polskiej, ale międzynarodowej. Bo zwróćmy uwagę, że na szczyt zbrojny w czasie II wojny światowej to był wysiłek, który umożliwił obalenie reżimu narodowo-socjalistycznej niemieckiej trzeciej rzeszy również w okupowanych krajach Zachodu. My to przypominamy. Jeździmy na przykład z weteranami generała Stanisława Maczka do Bredy, coroczne obchody wyzwolenia miasta, aby przypominać tam w Holandii, komu Holandia zawdzięcza wolność. Polakom. To, że Zachód niestety, yy, po wojnie czy pod koniec wojny zachował się w ten sposób, że nas zostawił, i ta żelazna kurtyna zapadła i Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, to był oczywiście z punktu widzenia historycznego ogromny błąd, ale musimy przypominać, że Francja, Belgia, Holandia to były kraje wyzwalane przez Polaków, że Włochy były wyzwalane przez Polaków, że bitwa o Anglię to ogromny wkład. To, że Wielka Brytania ocaliła swoją suwerenność przed najazdem niemieckim. Czy warto teraz te wszystkie historie, te wszystkie postacie naszych bohaterów wplatać w taką naszą? polską popkulturę na przykład czy właśnie postać rotmistrza Witolda Pileckiego czy Kazimierza Piechowskiego tworzyć z nich takich bohaterów właśnie popkultury i kierować ten przekaz do młodzieży właśnie za sprawą na przykład filmów komiksów czy innych mediów. Jak najbardziej ja jestem zdania, że o historii należy mówić językiem młodego pokolenia, jeżeli chcemy do tego młodego pokolenia dotrzeć. I to się dzieje. Powstają komiksy, powstają murale poświęcone bohaterom naszej wolności. To jest niezwykle cenne i na szczęście to są zazwyczaj oddolne inicjatywy. To są inicjatywy, które są wspierane obecnie przez państwo polskie w formie jakiegoś mecenatu. Natomiast te pomysły rodzą się w głowach młodych ludzi i to jest niezwykle cenne. To jest tak naprawdę zwycięstwo tamtych bohaterów, że młode pokolenie Odnalazło w nich, w tamtych pokoleniach, swój punkt odniesienia. Ale chyba też zmiany wymagają kwestie związane z edukacją. Bo, z jednej strony, można prowadzić różne działania tutaj, chociażby z, jeżeli chodzi o poszczególne ministerstwa, czy Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ale z drugiej strony, też to, jaką wiedzę czerpiemy w szkołach, jest bardzo istotne. I tutaj chyba też zmiany powinny jakieś zajść. I te zmiany w tym kierunku idą, bo te elementy powinny się uzupełniać, to znaczy dobra edukacja, dobre wychowanie w domu, również historyczne i wreszcie te uzupełnienia poprzez różnego rodzaju akcje społeczne, poprzez muzea, które teraz powstają, Niedalej, jak kilka dni temu było posiedzenie rady poświęconej muzeum żołnierzy wyklętych, które powstaje w Ostrołęce. Mam zaszczyt być członkiem tej rady i tam rozmawialiśmy właśnie o tym, jak w formie multimedialnej opowiedzieć ludziom młodym, którzy uzupełnią swoją wiedzę ze szkoły o polskiej historii, o tym niezwykłym czasie po II wojnie światowej, kiedy Polacy nie dali się podporządkować komunie, tylko walczyli z nią. A co by pan minister odpowiedział tym, którzy na przykład mówią o tym, aby zapomnieć o tej historii, która była? Po co mówić o naszych bohaterach, skoro żyjemy tym, co jest tu i teraz? No to było hasło, które Aleksander Kwaśniewski rzucił w 1995 roku. Wybierzmy przyszłość. To miało być hasło, które, no, w sposób zrozumiały w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego miało budować współczesność i przyszłość bez odwoływania się do przeszłości No ta przeszłość akurat dla Kwaśniewskiego była dość yy, dość przykra i pewnie nie należałoby się nią chwalić stąd takie hasło ale to było bardzo niebezpieczne hasło w latach 90 i 2000 dlatego że pamiętajmy że nie da się zbudować współczesności bez korzeni a te korzenie tkwią w przeszłości No nie na darmo Ojciec święty Jan Paweł II zatytułował swoją ostatnią książkę pamięć i tożsamość bo to pamięć o przeszłości kształt tożsamość współczesnych i przyszłych pokoleń nie można Wychodować drzewa, które nie jest zakorzenione, mówiąc obrazowo. W związku z tym ta przeszłość jest też ważna po to, aby zrozumieć współczesność i aby marzyć o przyszłości. To są zresztą słowa, które wielokrotnie przywołana już tu Hanna Szczepanowska wspominała. To słowa Józefa Piłsudskiego, że naród, który traci pamięć, przestaje być narodem. Staje się tylko zbiorowiskiem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium. No właśnie. A jakim narodem jest dzisiaj Polska? Czy możemy jednoznacznie zdefiniować to. Jakimi jesteśmy ludźmi, jak jest z naszą właśnie pamięcią historyczną, z tymi korzeniami? W moim przekonaniu jest coraz lepiej. Znaczy, młode pokolenie, młode pokolenie ludzi urodzonych już po 89 roku w wolności, zaczęło odnajdować teraz w sobie takie zakorzenienie przeszłościowe. I to jest niezwykle cenne. Proszę zwrócić uwagę, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to jest dobry zresztą przykład, został ustanowiony ale wcześniej podejmowane były właśnie przez młodych ludzi różnego rodzaju spontaniczne akcje mające na celu upamiętnić Inkę, Upaszkę i wielu, wielu innych. I to jest niezwykle cenne, to zresztą niepokoi tych, którzy nie chcieliby, abyśmy byli zakorzenieni w przeszłości. Wydaje mi się, że w młodym pokoleniu, i mówił o tym też świętej pamięci Janusz Brochwicz Lewiński, zmarły w tym roku, w młodych ludziach tkwi ogromny potencjał, dlatego że oni nie są skażeni tym okresem komunizmu. Oni wychowali się już w wolnej Polsce i szukają i odnajdują w przeszłości swój punkt odniesienia. Właśnie, nie są skażeni komunizmem. Niedawno mieliśmy obchody rocznicy grudnia 70, też bardzo ważnej daty w kalendarzu historii naszego kraju i to też przykład tego jak trudna była droga Polski do wolności, prowadziła przez cierpienie, ale Dzięki temu cierpieniu tych poprzednich pokoleń, które jeszcze cały czas z nami są, i to też trzeba ciągle podkreślać, możemy dzisiaj chodzić po wolnym kraju. Ja miałem zaszczyt w tym roku być w Szczecinie na obchodach. Masakry szczecińskiej grudnia 1970 roku. Rozmawiałem z uczestnikami. Ich bardzo boli i to też trzeba zawsze podkreślać takie określenie wypadki grudniowe czy wydarzenia grudnia 70. To nie były wypadki, to nie były wydarzenia. To była kolejna odsłona walki o niepodległość Rzeczpospolitej. Ja zresztą przywołałem w Szczecinie yy, yy, słowa yy, też Józefa Piłsudskiego, iż być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Robotnicy grudnia 1970 byli wierni temu przesłaniu, bo oni można powiedzieć, przegrali wtedy, ale potem walczyli dalej, stworzyli Solidarność. Ta Solidarność, ten wielki ruch społeczny przyniósł Polsce suwerenność, przyniósł niepodległość. Przy okazji grudnia 70. roku, mówił o tym pan premier Mateusz Morawiecki w Szczecinie, pojawia się też inny problem, który był grzechem założycielskim III Rzeczpospolitej, czyli zrelatywizowanie historii, zrównanie ofiary i kata. Pan premier wspominał o tym, że na przykład Stanisław Kociołek nie doczekał sprawiedliwego wyroku, odszedł, a nie był skazany, sądzony przez sąd tak, jak na to, na to zasługiwał. Ta boleść zresztą w działaczach opozycji antykomunistycznej jest do chwili obecnej. Wczoraj mieliśmy spotkanie opłatkowe z działaczami opozycji z całej Polski. Wczoraj odsłanialiśmy w Olszyńce Grochowskiej tablicę poświęconą kobietom internowanym w stanie wojennym. I z jednej strony była gorycz, że przez 27 lat tego nie było, ale z drugiej strony wdzięczność, że wreszcie odkłamywana jest historia, że wreszcie bohater jest nazwany bohaterem, a zdrajca ten służący czerwonym w okresie zniewolenia komunistycznego nazwany jest zdrajcą. Czy nasza historia, te bardzo tragiczne doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu lat są dla nas pewnym piętnem, czy być może taką siłą, Właśnie, która powinna nas prowadzić teraz do przodu. Naród polski od 200 lat boryka się z bardzo różnymi przeciwnościami. Okresem zaborów, okresem okupacji, w gruncie rzeczy tej naszej wolności na przestrzeni 200 czy 250 lat mieliśmy zaledwie 20 lat w okresie międzywojennym. Patrząc na naszą historię, można by powiedzieć, że to cud, że Polska jako naród przetrwała. To prawda, ale dlatego przetrwała, że przetrwał. Naród. Nie było państwa, ale przetrwał naród, przetrwała kultura, przetrwał język. To są niezwykle ważne rzeczy. Ale tutaj odwołam się jeszcze do słów błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który mówił, że Polacy powstaną z każdego poniżenia, bo są gotowi tylko klęknąć przed Panem Bogiem. I tak faktycznie jest. Powstania, które działy się w XIX wieku, były takim krzykiem wolności, który obudzał i rozbudzał również naród. I wszystkie wystąpienia również powojenne robotników 56 roku, 70, 76, czy wreszcie 80, były krzykiem wolności, który miał usłyszeć i usłyszał wreszcie świat. No właśnie, usłyszał świat. Jeżeli o świecie mówimy, to często, e, szczególnie w ostatnim czasie, mówi się o przykładach pewnego przeinaczenia historii. Słyszymy takie określenia jak polskie obozy śmierci i nie tylko. Dla przykładu, chociażby jeżeli chodzi o początek tego roku, dane z kwietnia, już 30 razy w tym roku interweniowała polska ambasada w Waszyngtonie w związku z pojawiającymi się w Stanach Zjednoczonych określeniem właśnie określeniami polskie obozy śmierci to sam początek tego roku i tylko Stany Zjednoczone. Ale jak słusznie Pan zauważył, jest interwencja państwa polskiego, dlatego że przez wiele, wiele lat takie określenie wybielające sprawców i holokaustu i budowniczych obozów koncentracyjnych czyli Niemców przechodziły bezkarnie, przechodziły bez echa. Państwo polskie nareszcie reaguje. I mam nadzieję, że te reakcje będą na tyle silne, że kłamstwo oświęcimskie, bo to jest kłamstwo oświęcimskie, jeżeli kłamstwem oświęcimskim jest negowanie Holokaustu, to tak samo kłamstwem oświęcimskim jest czynienie z Polaków odpowiedzialnymi za zbrodnie, które zostały dokonane na ziemiach polskich. Jeżeli za to kłamstwo oświęcimskie będą nakładane wysokie kary, jeżeli państwo polskie będzie, tak jak to czyni obecnie, interweniowało bardzo silnie i skutecznie, to miejmy nadzieję, że ta narracja czyniona przez nieprzyjaznych Polsce, nieprzyjaznych Polakom ośrodki zniknie. Tak być musi, dlatego że prawda tego wymaga. Jak to jest, że Polska, będąc krajem, który przeszedł tak wiele, mierzył się z dwoma totalitaryzmami, krajem, który, którego mieszkańcy, obywatele oddali krew nie tylko za naszą wolność, za wolność swojej ojczyzny, ale też również za to, aby dzisiaj Europa mogła cieszyć się pokojem, że właśnie takie zakłamywania w stosunku do naszego państwa są? Dane z 2009 roku 103 razy w zagranicznych mediach użyto sformułowania polskie obozy, koncentracyjne. Najczęściej termin ten pojawiał się, uwaga, w Niemczech 20 razy, 16 razy w mediach amerykańskich i hiszpańskich. A no właśnie, no to Niemcy jest Niemcy na pierwszym miejscu. No właśnie, to jest, to jest paradoks, to jest, to jest rzecz, która skłaniałaby chyba do takiej konstatacji, iż są ośrodki, są ośrodki, które starają się wybielić Niemców z tego, co stało się w czasie II wojny światowej. Ja tego doświadczyłem chociażby Podczas wizyty w zeszłym roku w Oberlangen, gdzie byliśmy z paniami, które tam. Były w obozie po Powstaniu Warszawskim. To był obóz wyzwolony przez generała Stanisława Maczka i przedstawiciel rządu Dolnej Saksonii dziękował Polakom za to, że wyzwolili wtedy, to jest na terenie Niemiec, Niemców od nazistów. Narzucenie tej narracji naziści o bliżej nieokreślonej narodowości spowodowało, że niestety naród sprawców stał się wybielony. Ogromne, jak sądzę, za tym idą też środki, fundusze, aby tak się działo, aby tak się stało. No to, właśnie jest problem się, Austrii, to jest problem też Austrii na przykład. Wpisane w taką politykę przede wszystkim Republiki Federalnej Niemiec, która chce w pewien sposób wybielić swoją historię. To jest zrozumiałe, natomiast musimy na to oczywiście bardzo mocno reagować, ale też prowadzić kampanię informacyjną, prowadzić kampanię, która przedstawi prawdę o II wojnie światowej, o wkładzie Polaków w zwycięstwo nad narodowo-socjalistyczną niemiecką III Rzeszą, jak również pokazywać, że to u nas za pomaganie Żydom groziła najwyższa kara, w jedynym kraju okupowanej Europy, kara śmierci. W tym roku zorganizowaliśmy, co przebiło się na szczęście też do mediów e, zagranicznych, zjazd Polaków ratujących Żydów, aby pokazać, że tu były zastępy tych aniołów, którzy bronili przed diabłami e, narodowo-socjalistycznej Niemieckiej Trzeciej Rzeszy ofiary, jakimi byli Żydzi. No to... Musimy czynić wszystko. To musi być pewien e e też synergii. Z jednej strony się bronić, ale też pokazywać. I tutaj na to nie powinno brakować żadnych środków jak było naprawdę. Tutaj e, mówiąc właśnie o tym, jak Polacy między innymi oddawali życie za Żydów, warto przypomnieć, że Polacy stanowią najliczniejszą grupę narodowościową uhonorowaną przez państwo Izrael tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata za ratowanie Żydów podczas, podczas ich zagłady w czasie II wojny światowej. No i to chyba mówi samo za siebie. To prawda. I kiedy byliśmy ze Sprawiedliwymi w Instytucie Jadwaszem w marcu tego roku i kiedy e, uhonorowani tam tabliczkami czy drzewkami, i odnajdowali swoje nazwiska. Była to chwila, w której każdy z nas czuł się dumny z tego, że jest Polakiem. Właśnie, żebyśmy czuli się dumni, że jesteśmy Polakami, musimy też zadbać o dobre imię naszego kraju. Ja jeszcze przytoczyliśmy tutaj polskie obozy koncentracyjne, które są właśnie przekłamaniem. A jakie jeszcze formy są używane za granicą? Czy pan minister ma takie informacje, które właśnie przekłamują historię? Ta jest najbardziej wyrazista. Ta jest najbardziej bolesna dla nas i najbardziej niesprawiedliwa. Natomiast przecież też pojawiają się za granicą głosy i to akurat ze wschodu, to było jedno z wystąpień Władimira Putina, który sugerował, że tak naprawdę to Polska sprowokowała wybuch II wojny światowej, że pakt Ribbentrop-Mołotow musiał nastąpić dlatego, że Rosja musiała się bronić w jakiś sposób przed zakusami imperialistycznymi Polaków. No to jest też takie zakłamywanie polskiej historii niezwykle bolesne, krzywdzące, z którymi musimy się zmagać, walczyć, ale przede wszystkim pokazać pokazywać prawdę pokazywać prawdę na różne sposoby poprzez tak jak pan powiedział filmy poprzez to że kiedy przyjeżdżają do Polski wycieczki zagraniczne niech oglądają te miejsca pokazywane w taki sposób aby było to prawdziwe pojawia się też pomysł przygotowania być może. Polskiego kanału anglojęzycznego, telewizyjnego, który mógłby być odbierany przez ludzi w Unii Europejskiej, w innych państwach Unii Europejskiej, ale też na całym świecie. Czy to no jest dobry pomysł? To jest doskonały pomysł, bo w ten sposób przez środki masowego przekazu, przez obraz, przez dźwięk no to społeczeństwo. Na całym świecie teraz w ten sposób działa, myśli i zapamiętuje to, co przede wszystkim zobaczy. To jest pomysł wyśmienity, któremu należy bardzo, bardzo mocno kibicować. Ale to też przywołam zeszłoroczną z sukcesem zakończoną akcję, zorganizowaną podczas Światowych Dni Młodzieży. Wówczas każdy uczestnik tych światowych dni otrzymał opracowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych taki. Krótki podręcznik polskiej historii. W każdej rodzinie, gdzie przebywali pielgrzymi, taki krótki podręcznik był wręczany. I tam w pigułce pokazano nasz wkład w dziedzictwo europejskiej myśli, w dziedzictwo obrony cywilizacji europejskiej, łacińskiej, czy to przed islamem pod Wiedniem, czy to przed bolszewizmem pod Warszawą i nasz ogromny wkład w wyzwolenie i przywrócenie Europie normalności w czasie II wojny światowej. Właśnie, żeby przywrócić tą normalność, jeszcze wiele pracy nas czeka. Panie mistrze, jak dobrze przygotować się dzisiaj do bycia Polakiem? patriotą Przede wszystkim i tu wracamy do początku naszej rozmowy. Skorzystać z szansy, jaką dają nam żyjący jeszcze bohaterowie naszej wolności. Spotykać się z nimi, rozmawiać. Oni naprawdę, poza historiami swojego życia Opowiedzą nam, jaki był kodeks zachowań w II Rzeczpospolitej, jaki był kodeks wartości kształtujących wówczas to wspaniałe, pełne ofiarności i poświęcenia yy, pokolenie. Od tego bym zaczął, a pogłębiał potem wiedzę poprzez książki, poprzez wizyty w muzeach, poprzez yy, uczestnictwo nie wiem, w rekonstrukcjach historycznych. To nie jest tak, że mamy żyć historią, ale z tej historii mamy czerpać siłę na współczesność. Odbywając takie rozmowy, poruszając takie tematy, zastanawiam się, bo tak w ciągu ostatnich dwóch lat. Jakość tych inicjatyw, tych ustaw, chociażby dezubekizacyjna, jest bardzo dużo. Co się działo przez te kilkadziesiąt lat od upadku komunizmu w Polsce, że teraz musimy tak wiele rzeczy nadrabiać? Teraz nagle orientujemy się, że można by było przecież wiele rzeczy zrobić, i wiele rzeczy tych naleciałości z okresu komunistycznego jeszcze cały czas funkcjonuje w naszej przestrzeni publicznej, wpływając na to, jak na co dzień my funkcjonujemy, jak postrzegamy naszą rzeczywistość i nasz kraj. No to jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Dlaczego? Tyle lat zaniechań, tyle lat zaniedbań. Dlaczego dopiero teraz dekomunizujemy nazwy ulic? Że zupełnie niewyobrażalna w II Rzeczpospolitej. Wówczas tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości starano się wszystkie piętna, jakie po zaborcach zostały, zlikwidować z przestrzeni publicznej i nikt nad tym nie dyskutował. Ale tu wrócę do tego, o czym powiedziałem. Grzechem założycielskim III Rzeczpospolitej, w moim przekonaniu, grzechem, który począł się przy okrągłym stole, była. Próba zrelatywizowania historii, pokazanie, że w powojennym sporze każdy miał jakąś rację. Mieli rację żołnierze wyklęci, niezłomni, ale miał rację również ten, który ich zwalczał. Nie jest tak teraz wreszcie. Przywracamy normalność dlatego, że prawdę nazywamy prawdą, kłamstwo kłamstwem, bohatera bohaterem, a zdrajcę zdrajcą. Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych był moim państwa gościem. Dziękuję panie ministrze, Dziękuję życzę bardzo dobrego panu. dnia. Dziękuję bardzo, życzę też wesołych świąt. Ze Wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy państwo, wracamy tuż po przerwie z zapowiedzią tego, co się dzisiaj będzie działo w telewizji w Polsce PL. Dlaczego warto zostać z nami?